We miss you, Kim Clijsters. No, my chyba też. Troszkę nam brakuje, ale dobra wiadomość dla kibiców Belgijki jest taka, że wznowiła treningi i prawdopodobnie w Australii podczas pierwszego wielkoszlemowego turnieju w roku 2012 Kim pojawi się na korcie. 2-3, podanie Agnieszki. Sytuacja wyrównana w tym rozstrzygającym secie. No bo mieliśmy całe mnóstwo przełamań, a ostatnie należało do krakowianki. I zaczyna się to, co było w drugim secie, od razu z drugiej albo trzeciej próba kończenia. I niepomuszony błąd oczywiście ze strony Zvonarjowej. Widać, że nie umie ogarnąć swoich emocji. Nawet ten punkt, myślę, że pozwala mi na taką tezę, że Agnieszka jest bardziej zmęczona od rywalki, ale to Zvonarjowa ma większy bałagan w głowie niż Polka. Polka jest spokojna, Polka się tutaj specjalnie nie podnieca tym wszystkim, natomiast Zvonarjowa to jest w tej chwili, no, stres, stres i jeszcze raz stres. Dwie linie Agnieszki chyba, prawda? A dobrze to zrobiło, bo zasygnalizowała, że będzie grać skrót i w ostatnim momencie daleko do przodu puściła rękę i zagrała slice na końcową linię. I jeżeli wygra tę piłkę, to będzie wspaniale też pod tym względem, że po takim trudnym przełamaniu powrotnym, szybciutko za ciosem i stosunkowo łatwo wygrany gem. No i jest, i tak się stało. Właśnie po tym przełamaniu bardzo szybko wygrany gem. Pewnie drugi po kolei, przegrywała 1-3. Ba, miała dwie piłki Zvonarjowa na 4-1, ale tak to jest. Nie wykorzystujesz ważnych piłek, to za chwilę może się wszystko odwrócić. I na szczęście się odwróciło, jest 3-3. Zabawa, emocje trwają dalej. 3-3, Wiera podaje. Znowu za końcową linią, daleko za końcową linią, zamiast od razu ze wznoszącej piłki zagrać się Agnieszka. Cofa się niepotrzebnie. Na Stambuł. Też może oczywiście wynikać z braku siły i już takiej braku szybkości w nogach. Oczywiście, żeby zagrać ze wznoszącej piłki, to trzeba się szybko ustawić. Ten slice niestety nie jest poparty ciałem, przez co on jest dosyć wolny i umożliwia wieżę atak. Zobaczmy jeszcze raz. Dostaje na nogach z tyłu. Samą ręką gra. Masz rację, ale ty masz oko. 30-0 Rosjanka. Thank you.
dobra kończąca piłka, aczkolwiek Agnieszka za wcześnie trochę poszła pechędowa narożnik, przez co Wiera mogła spokojnie w drugi zagrać ze średnią siłą. No ale zobacz, skąd grała Rosjanka, patrz, 2 metry w korcie to jest... Oczywiście musiała wybierać Agnieszka. To jest tak, że jak rzut karny, no ryzykujesz. 12-5 w uderzeniach bezpośrednio przynoszących punkty ze strony forehandowej. Za bardzo chciała, ryzykowała, ale z drugiej strony to jest usprawiedliwione. Jest 40-0. Czemu nie spróbować przyłożyć? 4-3. Rosjanka po 2 kolejnych gemach przegranych zwyciężyła i ona prowadzi 4-3. Walka o półfinał tegorocznego Masters w Stambule trwa w najlepsze. 4-3 dla Wiery Zwonariowej, której zwycięstwo w tym secie i w tym meczu daje właśnie miejsce w półfinale. Natomiast Agnieszka, nawet jeżeli wygra to spotkanie, to jeszcze nie może być w 100% pewna półfinału. No tutaj w grę wchodzą nawet małe punkty, skomplikowane obliczenia. Nie myślmy o tym, myślmy o tym, co się dzieje w 8 gemie rozstrzygającego seta. 15-0 Radwańska. O, Isia krzyczą polscy kibice. Miło. Zawsze było dużo Polaków w Turcji. To nie pierwszy raz. Znowu sięgała do piłki. Ty. Tak, jakby się spodziewała mocniejszego uderzenia. A to chyba nawet mówiłaś. To ja powtarzam twoje słowa. Przepraszam. Nie przypominam sobie, tak? No, dobrze. Po 15. Niedługo 2 godziny walki. Zmarnowana okazja Agnieszki. Widzieliśmy, no piłkę trzeba było skończyć, zagrała na Wierę. I co się stało? Punkt przegrany. Ale też widzieliśmy dobrze zagraną piłkę z końca kortów, z linii końcowej. I potem po tej piłce mogła spokojnie pójść do siatki. 15-30. O, jak dobrze. To chyba najlepsze uderzenie z lewej strony Agnieszki w tym meczu. Przypominasz sobie taki wspaniały backhand? A chyba nie. Nie ryzykowała tak jeszcze w tym pojedynku. Po linii przez tą wysoką siatkę to zawsze jest kłopot. Mówiłem, że to Agnieszka więcej biegała, ale w tym gemie, przepraszam, w tej wymianie to Zwonariowa biegała jak szalona i na koniec jeszcze dostała taki cios. No, świetne 2 uderzenia, naprawdę. Gdzie to jej zmęczenie, chciałbym zapytać, ale ona jest zmęczona, proszę państwa, nie ma co gadać. Za chwilę miną 2 godziny. Tym razem Rosjanka zagrała wspaniale. No to, co dzisiaj gra Rosjanka rewelacyjnie, to jest ta piłka po krosie z forehandu. Karo serwisowe. No, doskonale się tą piłką broni. A ja jeszcze bym, wiesz, zwrócił uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o Wierę. My za dużo mówimy o tej Wierze, wiesz? Też tak zacząłem się zastanawiać. Ale jeszcze jedno słówko, że ona
doskonale wyczuwa moment zagrania skrótu. Ona już tutaj wystartowała, zanim Agnieszka skończyła ruch. Można o spore zdziwienie możemy powiedzieć, że no, dużo zależy dzisiaj od Wiery. To fakt, że ona dzisiaj tak gra, że wszystko albo nic. Zobaczymy statystykę na koniec, to będzie bardzo dużo kończących i bardzo dużo niewymuszonych błędów. Mieliśmy taką sytuację, kiedy Agnieszka serwowała przy 3-1, prawda? Nie, przy 3-1 nie mogła serwować. Wiera miała serwis, na 4-1 dwie piłki, a teraz znowu bardzo trudny moment. Ale wymiana. No naprawdę mistrzostwo świata. I to z obu stron. Wiera dużo grała takie wymiany w tym meczu, a Agnieszka jakby się przebudziła, jakby dopiero zauważyła, że to jest ten najważniejszy moment, gdzie trzeba zagrać jak najlepiej. No brawa. Super wymiana. No tu trafiła w linię. Jest zatem, proszę Państwa, 5-3. Ale żona szczęśliwa, kamień jej z serca spadł. No mordercza to była wymiana, 22 uderzenia. Rosjanka obejmuje prowadzenie 5-3, ma swój serwis, ale...